Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam na przegląd półek sklepu Sinsay. Będzie to już drugi odcinek z tego sklepu, jeżeli chodzi o ozdoby bożonarodzeniowe. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie widział, to zapraszam do wcześniejszego filmu. Widzimy tutaj taką dekorację. Jak widzicie, jest to prawdopodobnie renifer, chociaż na 100% nie jestem pewna. Tutaj kolejna taka dekoracja i cena jest to kwota 13 zł. Powiem Wam, że jest bardzo dużo właśnie różnego rodzaju takich dekoracji. Tutaj na przykład są to zwykłe takie świeczki w cenie 8 zł, dość małe, bardziej takie ozdobne aniżeli do palenia. Tutaj zestaw takich trzech lasek do powieszenia w cenie 13 zł. I możecie spojrzeć na takie bardzo duże dekoracyjne maskotki. Tutaj taka myszka w cenie prawie 120 zł. Jak widzicie, jest bardzo duża. Tutaj natomiast są takie zestawy prezentowe skarpet. W takim kartoniku są 4 pary skarpet. Moim zdaniem bardzo fajna sprawa. Taki zestaw kosztuje 16 zł. Kolejnym produktem były takie czapeczki takich elfów. To już czapki raczej dla osób dorosłych, z tego względu, że one są dość duże w obwodzie. Tutaj zaraz Wam pokażę cenę. Jest to kwota prawie 20 zł i w ten sposób prezentują się te czapki. Tutaj, tak jak powiedziałam, większość rzeczy pokazywałam, ale w oko wpadła mi taka czerwona chojneczka. Wykonana była z takich kuleczek. Cena 26 zł. Bardzo ładnie to wyglądało na żywo. Obok taka dekoracyjna figurka misia. I tutaj będzie to kwota 13 zł. Tak jak widzicie, większość tych dekoracji jest w cenie 13 zł. Dalej dziadek do orzechów. Już cena prawie 40 zł. Rozmiarowo on jest w sumie, powiem Wam, że niewielki, ale jeżeli chodzi o kolorystykę, to chyba jest to pierwszy sklep, w którym widzę właśnie w kolorze czarno-złotym takiego dziadka. Jeżeli chodzi o wykonanie, to też tak, no, nieszczególnie. Tutaj kolejne takie skrzaty, też ta sama kolorystyka czerni i złota. Cena 60 zł za takiego skrzata. I tak jak widzicie, też są dość wysokie. Tutaj kolejny regał z ozdobami. Tutaj w oko mi wpadł ten wianek. Bardzo ładny, z takimi białymi kuleczkami. Skromny, ale zarazem taki efektowny. Jeżeli chodzi o rozmiar, też widzicie, że jest to taki średni rozmiar. Ładnie wykonane. Zaraz tutaj Wam pokażę cenę. Prawie 26 zł. Obok kolejny wianek z takimi listkami. Oczywiście to jest wszystko sztuczne. No, ten już troszeczkę mniej mi się podobał. Tutaj widzicie, jak jakaś ta gałązka wystaje. Sądzę, że nie do końca tak to powinno być, tylko coś tu komuś nie wyszło. I cena za ten wianek już jest o wiele wyższa, bo to prawie 30 zł. Tutaj kolejna taka ozdoba renifer. Na
No to 13 zł. Niżej był jeszcze dostępny taki kalendarz adwentowy. On zawierał w sobie dekoracje do powieszenia. Cena to 40 zł. Niestety, ale tutaj nie zobaczycie do końca tych dekoracji, jak one wyglądają. Z tyłu też nie było niczego, żadnego opisu konkretnego. Ale to były takie dekoracje jakby drewniane. I tutaj z tego regału, tutaj właśnie na samej górze, rzuciło mi się w oczy w takiej tonacji różowej ozdoby. Tutaj taka choineczka w cenie 16 zł. I obok są te same myszki, co wcześniej pokazywałam, tylko tu, jak widzicie, już właśnie w kolorach różu. I cena jest to kwota 120 zł. Niestety one były bardzo wysoko i nie miałam jak tego ściągnąć, żeby Wam bliżej i lepiej pokazać. Tutaj kolejne takie zawieszki, 9 sztuk. I cena za te dekoracje to kwota 10 zł, tak więc uważam, że bardzo atrakcyjna cena. Tutaj zwykła taka dekoracja drewniana. I kwota 8 zł. Obok tej dekoracji była świeczka w takim metalowym pudełku. I tutaj macie kwotę prawie 20 zł. I obok metalowy świecznik, też niewielkich rozmiarów. Zaraz Wam tutaj pokażę cenę. Jak widzicie, prawie 20 zł. I tutaj poniżej jeszcze zestaw dwóch świeczek w kolorze jasnego moróżu. Dość długie. I cena za ten zestaw to prawie 10 zł. Obok jeszcze taki świecznik biały. Dość mały. I cena za ten świecznik jest to kwota też 20 zł. I tutaj jeszcze Wam pokażę nową świecę. Też w tonacji różowej. I tutaj 16 zł. Na dole jeszcze w oczy rzuciła mi się taka poducha z pingwinem. Dość duża. Sami możecie zobaczyć. Dwustronna. Zaraz Wam tu pokażę cenę. No jest to kwota prawie 30 zł, tak więc uważam, że dość atrakcyjna cena. Tutaj jeszcze zwykły dział kuchenny i tutaj w oko wpadło mi coś takiego. Trzy małe miseczki na takiej deseczce drewnianej. I cena za taki zestaw jest to kwota 40 zł. Było to niewielkich rozmiarów. I co tutaj jeszcze? Osłonki są. I tutaj taka żółta. Cena to prawie 18 zł. One były wykonane z takiego jakby metalu, to nie jest plastik. Ta zielona troszeczkę większa. I jej cena jest to kwota prawie 23 zł. Tutaj kolejny jasny odcień. Jest to jakaś ceramika, dość ciężka była ta osłonka. I cena też 23 zł. Tutaj są kominki zapachowe. Ten w
kolorze czarnym, cena 16 zł. Jak widzicie, wszystko tutaj jest osobno, tak więc trzeba uważać, jak się coś dotyka. Jak też możecie zauważyć, one były dość duże i były dostępne dwa odcienie, ten czarny i tutaj z lewej strony w kolorze takim szarym. Poniżej kolejne świece w takim słoiczku. I cena 10 zł. I tutaj macie taką miseczkę drewnianą, dość ciekawa. Wykonana jest z drzewa akacjowego i cena 30 zł. Tutaj jeszcze rzucił mi się w oczy taki materiałowy kosz. Cena też 30 zł. Dość duży był. Tutaj już dział łazienkowy, taki wieszak na papier toaletowy, z tyłu jak widzicie samoprzylepny, tak więc bez wiercenia. Tutaj kolejna taka jakby tacka, duża, drewniana, też z tego drewna akacjowego i jak widzicie ona tutaj tylko z jednej strony ma taką rączkę jakby skórzaną. Też możecie zauważyć, że tych deseczek było bardzo dużo. Tutaj takie pojemniki, to już są po przecenie w kwocie 14 zł. Też były dość duże. Kolor to jest czarny. I tutaj był taki ociekacz metalowy, rozsuwany w cenie 16 zł. Tak on się prezentuje i zaraz Wam pokażę, jak go się rozsuwa. Uważam, że fajna sprawa, można sobie dostosować. I ta cena 16 zł też bardzo atrakcyjna. Tutaj serwetownik w cenie 10 zł, wykonany z dość grubego metalu. Zaparzaczka do herbaty. I cena 10 zł. Jak widzicie, dość dużo przyborów kuchennych było w takich jasnych odcieniach. Tutaj na przykład taka łyżka silikonowa w cenie 6 zł. Obok też macie łyżki, z tym, że one już są wykonane z plastiku i podobna cena 6 zł. Taka ładna sztuczna roślinka. Taka gałązka jest około 13 zł. Jak widzicie, jest bardzo gęsta. Teraz zaraz zobaczycie, jak one się komponują, jak są złączone w kilka sztuk. Bardzo ładna kompozycja. I dalej jeszcze taki w klimacie świątecznym dozownik do mydła, taki bucik. I cena jest to kwota 20 zł. Jeszcze zauważyłam taką poszewkę w cenie 20 zł, bardzo ładna, jednostronna. Z jednej strony był ten wyszywany wzór i nad tą poszewką były takie ozdoby. One były wykonane z jakiegoś bardzo ciężkiego materiału, może tutaj tego nie widać, ale to było bardzo ciężkie. Cena 8 zł za takiego ciastka i tu taki domek też również w tej samej cenie i również bardzo ciężki. I tutaj poniżej jeszcze na zakończenie kolejna taka już większa poducha z takimi laskami.
i cena za tę poduszkę jest to kwota prawie 26 zł. Tak więc to tyle, dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejny film. Pa, pa!